Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie modyfikacji do gry Minecraft. Wstęp będzie długi, więc przypominam o opcji przewin wstęp wbudowanej tutaj w ekran startowy. W dzisiejszym odcinku opiszę jedną z najbardziej znanych, a tym samym przydatnych modyfikacji, którą jest modyfikacja Too Many Items. Podejdę do tego przeglądu bardzo profesjonalnie. Zobaczcie tu same fakty, które postaram się Wam przedstawić tak kompaktowo, jak tylko się da. I miej pewność, nawet jeżeli już przez dłuższy czas korzystasz z tej modyfikacji, w tym filmie możliwe, że dowiesz się o niej czegoś nowego. Zobaczycie jak ukrywać HUD, modyfikacji w grze, w jaki sposób przerzucać różną ilość przedmiotów, jak edytować modyfikacje, czyli na przykład jak zmienić istotę, którą będzie generował pobrany z modyfikacji Monster Spawner oraz jak usuwać przedmioty lub jednym kliknięciem oczyszczać cały ekwibunek. Następnie zobaczycie bardzo dokładny opis przycisków wchodzących w skład modyfikacji. Opiszę każdy po kolei i przedstawię, do czego można je użyć. Nauczę Was także, jak tworzyć profile, które będziecie mogli wczytać w zależności od przedmiotów, które w danym momencie będziecie potrzebować. Dodatkowo przedstawię funkcje takie jak szybki crafting. Ostatecznie przedstawię wam funkcję TMI na serwerach multiplayer, powiem wam co jest wymagane, aby odpowiednio działała oraz zobaczycie, co nam ona na nich umożliwia i jak ją odpowiednio skonfigurować. Instalacja myślę, że nie będzie stanowić problemu aczkolwiek i tak o niej wspomnę. Link do modyfikacji znajdziecie na stronie, do której link umieściłem w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że docenicie starania, które włożyłem w ten odcinek, że odcinek Wam się spodoba i że go fajnie ocenicie. Życzę miłego oglądania. Zacznijmy od tego, że mimo dużych zmian i ulepszeń trybu gry Creative, modyfikacja ta nadal jest bardzo przydatna. Poza tym jest prawdopodobnie najszybciej aktualizowaną modyfikacją, która istnieje. W chwili obecnej modyfikacja jest już zainstalowana, lecz ukryta. Ukrywamy i pokazujemy ją za pomocą przycisku O. Funkcja ta przydaje się na przykład wtedy, gdy coś nagrywamy. Modyfikacja oferuje nam trzy główne sekcje. Pasek przycisków z różnymi opcjami, zapisy czyli profile z różnymi przedmiotami oraz sama lista przedmiotów. Przy czym tutaj największą zaletą porównując do listy wbudowanej w tryb gry Creative jest to, że mamy tu wszystkie przedmioty wraz z różną orientacją wybranych bloków, jak i wszystkimi dostępnymi eliksirami. Zacznijmy od listy przedmiotów. Przedmioty, tak jak się należy, są odpowiednio pogrupowane. Strony z przedmiotami zmieniamy strzałkami w prawym górnym rogu. Mamy dwie opcje przerzucania. Lewym przyciskiem przerzucamy maksymalną ilość danego przedmiotu, na przykład stak piasku. Jeżeli chcemy przerzucić tylko jedną sztukę danego materiału, używamy prawego przycisku. Spawner potworów domyślnie jest ustawiony na wytwarzanie świni. Aby to zmienić, należy udać się do pliku tekstowego o nazwie Too Many Items, który znajduje się w folderze .minecraft. Tam, w linijce spawner wystarczy wpisać nazwę potwora, który chcemy, aby się generował. Dodatkowo, w pliku tym możemy zmienić opcje takie jak dostępność, modyfikacji na serwerach, przycisk ukrywania modyfikacji czy nazwy naszych profili. Teraz przejdźmy do następnej sekcji, czyli przyciski, które dodaje nam ta modyfikacja. Są tak samo, a nawet jeszcze bardziej przydatne niż sama lista przedmiotów. Opiszę wam teraz każdy po kolei, zaczynając od lewej strony. Przycisk Delete Mode włącza tryb usuwania przedmiotów. Teraz klikając lewym przyciskiem myszy na wybrany przedmiot, zostanie on automatycznie usunięty. Jeżeli mamy dużo przedmiotów, które chcemy usunąć, możemy skorzystać z zbudowanej funkcji. W tym celu należy trzymając klawisz Shift ponownie nacisnąć na przycisk trybu usuwania. Przycisk numer 2, czyli przycisk zmiany trybu gry na Creative. Umożliwia nam szybką zmianę trybu bez konieczności wpisywania jakichkolwiek komend. Przycisk numer 3, jeden z moich ulubionych, umożliwia błyskawiczne wyłączenie lub włączenie deszczu czy śniegu. Bardzo przydatne dla osób, które nie lubią deszczu. Następne cztery przyciski umożliwiają zmianę pory dnia. Pierwszy na wschód słońca, drugi na południe. Trzeci na zachód, a czwarty na północ. Ostatni button z Mordką Creepera umożliwia nam na szybką zmianę poziomu trudności gry. Każda z opcji bardzo przydatna i jednym z największych argumentów na korzystanie z tejże modyfikacji. Trzecie okno umożliwia tworzenie profili z przedmiotami. Aby tego dokonać, klikamy mając odpowiednie przedmioty w ekwipunku, jedną z pustych pozycji. Teraz, gdy na nią klikniemy, zawsze dostaniemy zapisane przedmioty. W ten sposób możemy robić profile na zwiedzanie, kopanie czy budowanie. A dodatkowo pusty profil, jeżeli chcemy mieć czysty klipunek. Profile usuwamy klikając na mały X. Nazwy danych zapisów możemy tak jak wspomniałem zmieniać w pliku konfiguracyjnym. Kolejną opcją jest szybki crafting. Umożliwia nam on utworzenie maksymalnej ilości danego przedmiotu bez konieczności ciągłego klikania lewego przycisku. Wystarczy raz kliknąć prawy przycisk myszy. Teraz przejdźmy do serwerów Multiplayer i opcji, które modyfikacja nam na nie dodaje. I tutaj należy bardzo podziękować autorowi, ponieważ bardzo ułatwiają one życie każdemu operatorowi serwera. Wprawdzie nie możemy tu jedynie używać opcji globalnego niszczenia oraz zmiany poziomu trudności gry. Poza tym wszystkie inne opcje są dla nas do dyspozycji. W ten sposób bez wpisywania komend możemy dodać sobie przedmioty, zmienić tryb gry, wyłączyć deszcz czy zmienić porę dnia. Po prostu znakomite. Konfigurować opcje związane z serwerem możemy także w pliku tomeny items. Instalacji nie będę tłumaczył, ponieważ jest tak prosta, że nawet najmniej zaawansowani użytkownicy nie powinni mieć z nią problemów. Zwyczajnie ściągacie modyfikację, wchodzicie do folderu .minecraft Następnie folder bin, otwieracie Minecraft.jar winrarem, usuwacie folder metainf i wrzucacie tam wszystkie pliki z modyfikacji. Dla tych, co dalej mają problemy, dokładną instalację znajdziecie w temacie, do którego link jest w opisie filmu. Tam też znajdziecie wszystkie potrzebne pliki i inne informacje. To by było na tyle. Przedstawiłem Wam wszystko co wiem i udało mi się znaleźć o tej modyfikacji. Pytania, sugestie, opinie na temat tego materiału piszcie w komentarzach, chętnie je poczytam. Jeżeli spodobał Wam się przegląd, bardzo ucieszyłbym się z łapki w górę oraz dodania filmu do Waszych ulubionych. Jeżeli nie jesteś jeszcze widzem, a chciałbyś zawsze wiedzieć kiedy przesyłam film, dostawać informacje o nich, to subskrybuj kanał klikając nad filmem na przycisk subskrybuj. Ja nazywam się Patryk. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Życzę miłej gry i pozdrawiam.